Co cenisz w swojej żonie? Ja cenię w mojej żonie to, że żona jest przede wszystkim stała w uczuciach. Że nie ma jakichś wahań takich właśnie i ona jest przez cały czas ta sama, którą poznałem ponad 20 lat wcześniej. A ty co cenisz? A ja? No to, że właśnie jest ciepłą osobą, że potrafi okazać, mimo to, że nieraz wygląda, że nie, że jest zamknięty, ale potrafi okazać te swoje uczucia wtedy, kiedy trzeba, że jest naprawdę ojcem i mężem takim, jak sobie wymarzyłam. Że to mój mężczyzna właśnie i tylko mój. Nigdy ze mnie nie zrezygnował. Reportaż Henryka Dedo i Magdy Balcerak. Ja się tam z mężem poznałam, no to miałam 17 lat, on miał 18, także my dosyć szybko, nie, się poznaliśmy. W trzeciej klasie spotkaliśmy się na dyskotece. Szkolnej. Chociaż ja nie chodziłam na dyskoteki. A ja zaczynałam. Ja byłem może ze 3 razy wcześniej, a tak to... No poszliśmy z kolegą. Potem już codziennie praktycznie widzieliśmy, nie? Robert tam praktyki miał na tym samym osiedlu, na którym ja mieszkałam, on budował osiedle dalej, czyli w sumie go nieraz rano widziałam, jak szedł do pracy na praktyki, a ja do szkoły, ja chodziłam do ogólniaka, nie? Tak mama tam gdzieś tam nieraz przebąkiwała, jak to się mówi, ale tata też, żebym się zastanowiła, no jak to będzie. No wiadomo, jak to rodzice, tak? Jak słyszą, że się ma, spotyka z kimś, kto właśnie no, nie miał łatwego dzieciństwa, ale tak, żeby zabraniali, to nie. Pierwszy problem nasz, który tutaj nas związał, można powiedzieć, no właśnie to ciąża. Czyli mając 18 lat zeszłam w ciążę. W ogólniaku, czyli w trzeciej klasie praktycznie pod koniec, nie? W czwartej miałam rodzić, blisko matury. Pierwsza myśl to taka, a może by się pozbyć, że tak powiem. No tak, pierwsza, ale to zupełnie na początku, nie? No bo jest taka możliwość, tak? No ale za chwilę już nie, no bo przecież to dziecko, nie ma mowy, jest ktoś ze mną. To mi zawsze pomoże, komu ufam i mogę na niego liczyć, no bo tak na tyle byliśmy z Robertem blisko, że wiedziałam, że jak mu powiem, chociaż też było mi bardzo ciężko. To były nieprzespane noce, gdzieś tam zerwana szkoła w pewnym momencie. Ja się też źle czułam bardzo już, to był taki moment, że ja już naprawdę to odczuwałam i zaczęłam wymiotować i ten, także no nie było to łatwe. To no, taki dobry miesiąc bicia się z takimi myślami, że ojejku, naprawdę. No jak już byłam u lekarza i pani doktor właśnie powiedziała mi, notabene taka pani doktor, która mi została polecona, że właśnie jest od takich nastolatek, od młodzieży takiej. I naprawdę już ona pierwsza mi pomogła i dała mi siłę, wiarę, że będzie dobrze, że nie mam się martwić, że da mi wsparcie, że w razie gdybym chciała porozmawiać z rodzicami, abym się czuła tak niepewnie i nie chciałabym z Robertem, to nawet z nią mogę, nie, porozmawiać. Także to takie fajne było, że trafiłam, no tak, ja to mówię, to nie ma przypadków w życiu, no ale tak trafiłam i się udało. I jeszcze mało tego, zanim w ogóle powiedziałam nawet Robertowi i rodzicom, no wiadomo, najpierw Robertowi, kazała mi odwiedzić dziewczynę, która urodziła właśnie i miała, ona miała 18 lat już jak urodziła, nie? Także odwiedziłam sobie, zobaczyłam tego malucha i stwierdziłam, nie, no wszystko będzie dobrze. A ty, Robert, pamiętasz? Właśnie nie pamiętam specjalnie tak. No popłakał się mój mąż, no tak, prawie. Aha, to, no, aha, no, tak, no, tak, tak, no. Ale nie, że byłem coś przeciwny. Nie, absolutnie, tylko że tak sobie myślałem, że może być nam ciężko. No, że będę musiał od razu po szkole na pewno iść do pracy. Do pracy, no. Tak, no bo tutaj praca, a ja, że nie będę mogła się dalej uczyć. Ale jakoś nadzieja była w nas, tak, że no, nie byliśmy specjalnie załamani tym. Rodzice naprawdę dobrze też przyjęli, tak, że pomogą, że nie ma problemu, że no musimy sobie dać radę i damy radę i że do szkoły i później też nawet jak się będę chciała, to będę mogła się dalej uczyć, że oni pomogą po prostu nas. Oni byli młodzi w sumie, tak? No bo byli w naszym wieku prawie, nie? Bo 40, mama miała tam jeden, tata 45, no to młodzi ludzie w sumie, nie? No zostali dziadkami. A koledzy, koleżanki w klasie? Nikt bardzo długo nie wiedział. Bo jeszcze schudłam na początku ciąży, od razu zaczęłam chudnąć. Także późno powiedzieliśmy, ale dobrze. Moja wychowawczyni też super pani, fajna bardzo i też bardzo ciepło, miło. Poszliśmy do dyrektora, dyrektora też miałam. Także naprawdę warunki jak na tamte lata, no bo to 91 rok, tak? W 92 rodziłam, to no, dziewczyny były wyrzucane ze szkoły jeszcze.
jeszcze przez najbliższe chyba rok czy dwa lata właśnie było tak, że no po prostu był usuwany ze szkoły, nie? A u mnie pani wychowawczyni Lucyna, jak najdłużej lub tam, ja dosyć szczupła, nie? To teraz, żeby od nagle nosić jakieś duże rzeczy. Fakt, że ja zawsze w spodniach i to też był problem, bo potem nagle musiałam zacząć nosić spódniczki, a wszyscy mnie pamiętali przez 3 lata, że chodzę w spodniach. Taką anegdotę mogę powiedzieć. Jeden nasz znajomy, albo najpierw pani nauczycielka, która mnie przygotowywała do matury z historii. Chodziłam od marca do no, prawie maja do niej, a ona wchodząc na maturę została chyba uprzedzona, że ma ciężarną. I wchodząc dopiero powiedziałam, no Lucyna, no i nawet mi nie powiedziałaś, byłam prawie w 9. miesiącu. No, byłeś znaczy nie. Przy najstarsze nie. Bo to jeszcze były takie czasy, to że nie można było wchodzić. Drugi rok, że był zakaz. Ja po 3 dniach zobaczył dopiero. Ona pokazywała mi Angelikę z okna, tak? Z trzeciego piętra, nie? Z drugiego piętra, tak? Z trzeciego piętra. Ja tam w sumie nie widziałem okna właściwie, no, ale ktoś tam kiwa, no to... No to ona była niesamowita. Łzy normalnie w oczach też robię płakać. Ja nie wierzyłem po prostu, że to jest moje dziecko, nie? No. Ja jeszcze byłem nie dość, że młody właśnie, no, a po drugie też z takiej rodziny, jakie tam się wywodziłem i myślałem, że po prostu szczęście mnie nie może spotkać, nie? Przez to, co właśnie tam było w mojej rodzinie wcześniej. No. To nie było jak jakieś takie wielkie miłości. Także najpierw było, że matura, potem, że urodzę. No wiadomo, chrzciny, a potem wesele. I Robert poszedł do pracy i chciał się tam dołożyć, wiadomo. I rodzice też. Pierwsza córka, duża rodzina, chcieli tam wyprawić wesele. Tak jakby oni. Nam było obojętnie. Tak, generalnie to... Nam było obojętnie, naprawdę. To było... Bardziej dla rodziny, nie? No, tak. dla rodziców teściowie moich. Chcieli. Trzeba było zrobić niestety duże wesele. Na początku mieszkaliśmy z teściami. 8 miesięcy chyba. No, ale wyprowadziliśmy się dosłownie o 3 bloki dalej. No i zmieniłem pracę, bo wcześniej pracowałem bardzo mocno no, fizycznie. No i w 1994 roku otworzyliśmy księgarnię. No ja chciałam się dalej uczyć, nie? No chciałam tak jakby z kopyta, że tak powiem. Czyli maturę zdawałam w maju, córkę urodziłam w maju pod koniec 20 maja i we wrześniu zaczynałam już szkołę pomaturalną, nie? 2-letnią. I skończyłam z pomocą rodziców, bo 3 razy w tygodniu. I się udało i tutaj ten sklep jak prowadziliśmy, to też pomagałam Robertowi, mimo że się uczyłam jeszcze. Także no było wiadomo, że nie będzie łatwo, ale byliśmy młodzi i pełni energii, że tak powiem. I wiadomo jak to jest, jak się jest młodym. Człowiek myśli, że może wszystko. I, no i tak było w sumie, bo bardzo szybko jakiś tam pułap mogliśmy osiągnąć. Wynajmowaliśmy mieszkanie, było nas stać na to wynajęcie. No i wiadomo, no dążyliśmy, żeby no, kupić to mieszkanie tam. Czy potem już się zaczęły pojawiać jakieś kredyty, jakieś rzeczy. Zaczęłam zawodowo pracować, miałam dosyć pracę taką, jak na młodą osobę, dosyć dobrą, bo w księgowości ja się uczyłam, skończyłam studium ekonomiczne. Trzeba trochę popracować, zdobyć doświadczenia i wtedy się urodziła następna córka, wielka radość. 8 lat, nie? W sumie 8 lat jest różnicy między dziewczynami. Kupiliśmy mieszkanie i się okazało, że to nie nasze mieszkanie. Że jest taki kredyt i takie zadłużenie tej spółdzielni. No, długi miała. Budowała, a prezes po prostu szalał na prawo i lewo. Ledwo się maluch urodził, a tutaj takie rzeczy. I no naprawdę dużo nas to kosztowało po sądach. No praktycznie rok to taki stres dosyć był duży. No ale się udało w końcu, nie? Tu mieliśmy takiego pana, który nam pomógł, prawnika. Wykupywaliśmy to mieszkanie, nie? I staliśmy się po prostu właścicielami tego mieszkania, nie? I jak właśnie mieliście ten czas, z tym musieliście się zmierzyć? To byliśmy przed 30, 28, tak? 27 lat, tak? Tak, nie? Tak, tak. No bo tak, to jak się mocno tak. W tym czasie sklep funkcjonował? Tak, cały tak, czas, tak. I sklep funkcjonował dobrze. Dosyć dobrze. Mhm. No osiedli już się zrobił znany i nawet drugi otworzyliśmy z zabawkami. No, także no, było dosyć dobrze, nie? Wtedy jeszcze tak mało wiele. Praca była ciężka, bo ja wstawałem powiedzmy o 6 rano i zjeżdżałem dopiero o 22. Nieraz. No w sezonie byłem dopiero w domu, nie?
pracowaliśmy cały tydzień jeszcze, notabene, Robert nie nadmienił, bo w sobotę i jeszcze w niedzielę jeździliśmy na giełdę, czyli cały tydzień pracował, nie? Można powiedzieć, przez ileś lat. Z przerwą tydzień na wakacje, bo na wakacje staraliśmy się jechać co roku, żeby chociaż ten tydzień. Fajnie wakacje, fajny jakiś wyjazd, bo bardzo lubiliśmy podróżować. W sensie podróżować pod namiotem, bo my tam wielkich podróży nie potrzebowaliśmy, jak wielkich luksusów. Nigdy nie dążyliśmy do jakiegoś wielkiego, nie wiadomo, jakichś luksusów, właśnie jakichś rzeczy, jakichś samochodów, ale mój mąż trochę zaczął właśnie mieć jakby problem z tym, że a może lepszy samochód, a może lepsze to, a może lepsze tamto i gdzieś takie właśnie, no nie wiem, poczucie wartości też jakby chciał, mimo wszystko jeszcze nie było takie w nim duże. Mimo, że osiągnął dużo, jak na taki młody wiek, bo w naszym wieku około 30 ludzie, no bo mieliśmy wspólnych znajomych właśnie z tych lat młodzieńczych jeszcze, to prawie nikt tyle nie osiągnął, bo każdemu pomogli rodzice, czy w jakimś interesie, czy dostali mieszkanie, czy tam nawet, no nie wiem, może tam połowę na mieszkanie, czy coś, a my po prostu wszystko sami, także mogliśmy być dumni z tego, tak, że sami. Wydawałoby się, że wszystko jest dobrze, wszystko fajnie, a jednak były momenty, że było naprawdę ciężko i płakałam dużo i Robert właśnie wychodził i coś się działo, no nie mogliśmy do końca dojść, co. No mało wiele byliśmy zdrowi, bo jednak nie można powiedzieć, bo dzieci tam się też zdrowo urodziły właśnie. Robert był przy porodzie tej drugiej córki już, nie? I też taki szczęśliwy wtedy. I właśnie tutaj poznaliśmy ludzi, z ludźmi mieliśmy dobry kontakt i ten, ale gdzieś tam to życie nas tutaj tak no kopało cały czas po trochu, nie? Mimo, że byliśmy naprawdę mocni, ale dostawaliśmy trochę i to też wtedy Roberta tak bardzo dołowało i to na bardzo długo, bo na przykład sprawa z tym mieszkaniem, czy potem tam z autem, czy tam coś ze sklepem, to się tak ciągnęło i ciągnęło, to potrafiło być miesiące, a z autem to też chyba nawet rok, nie? Z tym autem, jak tam wszystkie pieniądze, które mieliśmy w auto, takie chcieliśmy lepsze i się okazało, że to jest, po prostu nam zabrali, tak? Czyli też nie było nasze, kupiliśmy i nie było nasze. Znaczy, no komis nie sprawdził, bo się okazało, no, że auto ma zastaw bankowy. Byłem strasznie tym wszystkim zdołowany. No, w sumie taka rzecz. Dlaczego to się dzieje po prostu? Nie, no, nie dość, że to auto jeszcze. No, mówię, co jeszcze? No, co jeszcze no, musimy tutaj znieść? Nie, no. No. Nie wiedziałem. Po prostu, no, czy jest naprawdę ten Bóg, czy On istnieje? Bo przecież tyle zła się dzieje dookoła. No, czemu mnie nie widzi na przykład, nie, z tymi no, problemami wszystkimi, które mnie dotykają? Mhm. Jak już Marcelinka była taką, czuł może taką, Robert tak nieraz mówił, że taki się czuje odpowiedzialny jakby, nie? Bo teraz już dwójka dzieci jednak, że tyle im trzeba zapewnić, a nie wiadomo jak to będzie, tak jakby się trochę zamartwiał na przyszłość i to się objawiło właśnie w takich lękach. Ja go prosiłam, żeby poszedł do lekarza. A zaczęło się od taki, pojechałem z teściem do Niemiec po auto. Tam właśnie złapałem takie lęki, bałem się o teścia, że jakoś widziałem go tam, bo on jechał drugim autem, że nie wróci. Mój taki lęk i on się przez cały czas narastał i zapętlał się, nie? No ale jakoś szczęśliwie no, przyjechaliśmy, nic się oczywiście tam nie stało w tych Niemczech, ale poszedłem od razu do lekarza i skierowano mnie do psychiatry. Dostałem leki, leczyłem się 3 lata u psychiatry i strasznie chodziłem zdołowany, nie? Strasznie. No i nie było łatwo wtedy. Jak no i właśnie taki widziałam. Ciężki, bardzo ciężki okres, nie? No, no, smutny bez przerwy. Ja doszedłem do wniosku, że jednak wolę się zabić chyba niż tak żyć, nie? Po prostu byłem tak załamany, nie? Pewnego no, wieczora opłaknąłem wszystkie leki, które miałem. To było w ilości ponad 60 sztuk. Zapiłem to piwem i się położyłem koło żony spać, nie? I nic nie mówiąc jej, że właśnie tak coś uczyniłem. I następnego dnia wstałem zdrowy, nic mi się nie stało. Po 3 dniach chyba dzwoniła do mnie wierząca osoba i mówiła, że dostała w nocy impuls, że ma wstać, iść po ojca i mają się o mnie modlić, bo coś złego się dzieje. No, jak to usłyszałem, po prostu no, powiedziałem jej, że chciałem się po prostu zabić, nie? I wstałem następnego dnia zdrowy. Po prostu nic mnie było. Poszedłem do lekarza, powiedziałem, co zrobiłem. Ona powiedziała, że to niemożliwe jest, że ty tu jesteś i żyjesz, nie? A ja mówię, tak, no, zjadłem te wszystkie leki, no przecież nie mam tutaj, no, co pani dokłamać, po prostu, no, ja mówię prawdę, nie? No to niemożliwe, mówię. No, a byłeś na płukaniu żołądka gdzieś w szpitalu? Mówię, nie, nic, nie? No i
No i tak, no właśnie to tutaj przekonało mnie to właśnie, że jednak gdzieś ten Bóg tam się koło nich chyba kręci, no to by czemu nie skorzystać, nie? W trakcie leczenia zmieniłem lekarza, on mi całkowicie zmienił leki i mój organizm jakby zaczynał dopiero funkcjonować inaczej, nie? Potrafiłem sam funkcjonować, a tak nie potrafiłem wychodzić sam z domu, nie potrafiłem nigdzie jechać sam, musiałem zawsze z kimś. Z tym, że no, lęki jeszcze były, no ale już sobie dawałem z nimi radę, nie? Już sam potrafiłem z tym po prostu no, walczyć. I no pewnie stałem już na ziemi. Ja zaczęłam dosyć pracę taką, no w korporacji, no wiadomo jak to jest, tak? Czyli wycisnąć z ciebie ile się da jeszcze i jakieś szkolenia, jakieś rzeczy, też tak tym jakby zaabsorbowana i gdzieś tam ten kontakt między nami coraz słabszy. On księgarnia, ja praca, ja swoje problemy, on swoje problemy. Także się zaczęliśmy no mijać w życiu i to się zaczynały właśnie takie już kłótnie, nie jakieś wielkie, nie jakieś rzeczy, ale Robert dosyć też zamknięty w sobie, po prostu się zamknął. Ja musiałam coś tam powiedzieć swojego i też było mu przykro, właściwie już potem nic nie mówił. Nieraz wychodził z domu po prostu. Swoje hobby mieliśmy, Robert tam wykrywacz, wyjazdy. Skarb. Oj, dużo rzeczy. Znaczy, no, z wykrywaczem to jest przygoda w ponad 20 lat. No, ale coraz bardziej później właśnie, nie? On wyjeżdżał właśnie, ja zostawałam z dziećmi. Hobby, że tak powiem, bo lubiłam też z nimi tam, wiadomo, spędzać czas, gdzieś chodzić. One też, typu baseny, pływanie, jakieś takie bardziej fizyczne rzeczy, tak? Robiliśmy, albo ewentualnie muzyczne, bo też trochę uzdolnione muzycznie. A w ciągu tygodnia takie typowo, żeby się wyżyć. Księgowa musi się wyżyć, że tak powiem, po południu. Czyli siatka, czyli pływanie, jakieś tam sporty, rower. Każdy miał swoje i to tak już było coraz bardziej. No i jeszcze się pojawił, właśnie dziewczyny miały razem pokój i się pojawił problem, że chyba nie wytrzymują ze sobą, no to może mieszkanie nowe. Trochę większe, byśmy dwa pokoje, może trzy. No już teraz właściwie by było na stać, może nawet mały kredyt byśmy mogli wziąć, bo ja bardzo dobrą pracę. No i wzięliśmy kredyt i kupiliśmy mieszkanie i zaczął się duży problem. Duże mieszkanie, duży problem? Może nie aż takie duże, ale właśnie między nami po prostu... Czyli niefinansowe, bo no, akurat właśnie. Z tym sobie dawaliśmy naprawdę świetnie radę. No a Robert tutaj coraz bardziej się oddalał i... No i powiedz, co było. I się przyznał. No tak, no pojawiła się po prostu kobieta. W moim życiu. Poznaliśmy się w księgarni też. No, była moją klientką. Tatowaliśmy na tych samych falach chyba w tym okresie akurat. No. Pamiętasz ten moment? Znaczy się ja Robertowi sama powiedziałam. Bo mi ta kobieta się przyśniła. Po prostu, bo kilka miesięcy już był nie do zniesienia. Ja mówię, no niemożliwe. Po prostu niemożliwe. Tak nie było. Coś jest nie tak. I po prostu jednego dnia była jakaś kobieta, przyszła właśnie do Roberta i ten, ja się obudziłam rano i mówię, Robert, ja mówię, przecież ktoś musi być. Ja mówię, ty mi powiedz, nie? No i wtedy Robert powiedział, nie? Nie, a jak dziewczyny zareagowały? Ojejku, no też nie wierzyły jakby, nie? Ale generalnie bardzo ciężko i dzieci też tak się dowiedziały w taki drastyczny dosyć sposób, bo nie chciał powiedzieć dzieciom i ja to w sumie właściwie można powiedzieć, że wykrzyczałam w takich nerwach. Ja już do okresu, że tak powiem, sił byłam w pewnym momencie po tych kilku miesiącach i to było wykrzyczane, nie? Że to po prostu odchodzi, bo kogoś ma i będzie mieszkał z kimś innym. No mała bardzo ciężko, nie? Na czwartej klasie była Angelika w tej maturalnej, także no nie było łatwo. No rodzice oczywiście starali się nas chronić, ale jednak no ciężko było w domu czasem. Płakałam pod prysznicem, żeby zakryć, że właśnie że mój szloch i tak dalej, więc pod prysznicem, żeby nie było tego słychać. Nie wiedziałam, co robić w tym czasie. Na studia się wybierałam, więc nie wiedziałam też, w jakim stanie moją siostrę zostawię. A siostrę, no to nie wiem, ja starałam się być dobrą, starszą siostrą i uchronić ją jakoś w jakiś sposób od tego, co się dzieje, od tego, co słyszymy, od tego, jak się rodzice kłócą. Kiedyś po prostu, jak się kolejny raz kłócili, to ją wzięłam, przytuliłam i mówię, i razem płakałyśmy i mówię, że będzie dobrze, że Pan Bóg nad tym wszystkim czuwa i że przejdziemy przez to, ale przejdziemy przez to razem. Ja miałam wtedy, jak tak się już było źle, nie wiem, 18 lat, to ona miała wtedy 10 lat.
one nie mogły po prostu zrozumieć, bo ja nieraz brałam strój, zasnęłam, bo basen na 20 na przykład, córka do mnie przychodziła i mamo, a ty już byłaś na basenie, czy dopiero jedziesz? Masz strój. Ja tylko przykryta tam lekkim kocem, a ja, która godzina? No 22. A to nie byłam, to ja idę spać. No ale co, ty teraz będziesz leżeć cały czas? Już widziały, że coś nie tak, nie? No Angelika się trochę przestraszyła, jak prawie 3 tygodnie nie jadłam już. Miałam odruch wymiotny bardzo ciężko w ogóle i nie mogłam. Tam córka mi robiła kolację, jak przychodziłam, mamo, no zjedz coś, widziała. No i w końcu zemdlałam kiedyś. Ona chciała właśnie wezwać karetkę. A ja mówię, że nie, że ja sobie dam radę, że zaraz coś zjem, że będzie dobrze, bo ocuciła mnie po prostu, bo to tam chwila w łazience, nie? Ocuciła, zaniosła mnie do pokoju dziewczyny. No nie było to łatwe, nie? Przyszedł moment, że po prostu, a co tam? Będzie święty spokój, dadzą sobie radę, dziewczyny już są duże. Pierwsza taka myśl, że po prostu ja już nie chcę tego, już nie chcę, jak to będzie teraz, jak będziemy się spotykać w ogóle, jak z dziećmi, po prostu nie, dosyć, koniec, nie? Będą, poradzą sobie, dadzą sobie wszyscy radę i będę tam już na górze. Nic nie będzie mnie interesowało, będzie święty spokój. I też po prostu wzięłam tabletki, zaczęłam brać, popijać. No ale w pewnym momencie też właśnie taki głos i twierdzę, że to był głos od Boga. Tak jak jest w Biblii napisane 365 razy, czyli praktycznie na każdy dzień, nie lękaj się, nie bój się, jestem z Tobą i Cię nie zostawię, po prostu sobie poradzisz, nie? Czułam, normalnie jakby mnie paliło od środka, że dam sobie radę, że to nie jest tak zwany koniec świata. Kobiety to przeżywają, chociaż w naszej sytuacji, w naszej rodzinie, naszych znajomych nie było nikogo takiego. Ja nie mogłam nawet do nikogo się zwrócić, bo ja nikogo nie znałam z taką sytuacją. To wyglądało może tak, że po prostu spakowałem się i wyszedłem, ale i płakałem po nocach, nie? Zastanawiałem się przez cały czas, czy dobrze, czy nie, ale jakoś miałem takie jakieś wsparcie od tamtej osoby. Mówiłem, nie, spokojnie, to tak się dzieje. A dla mnie po prostu to nie było normalne. Ja nie potrafiłem się odnaleźć, ale jakoś tam naciskała, tak jakoś łagodziła ten mój ból trochę, no i zdecydowałem się w to brnąć. Ale ja wiedziałem, że robię źle, a mimo to brnąłem w to, nie? Mimo to doprowadziłem do rozwodu. Ja byłam bardzo zdziwiona i zszokowana, bo przed samą sprawą też, zanim weszliśmy na salę, się spotkaliśmy, wiadomo, tą chwilkę. Robert tak zaczął mówić właśnie, no, że po co to wszystko, w sumie tyle wspólnych lat. Tak pamiętasz, jak jeździliśmy, a ja coraz większe oczy. Mówię, co on mówi? Przecież my za chwilę wchodzimy na salę. I co teraz? No, i czy tak musi być? I z tym pytaniem weszliśmy na salę. Roberta, czy tak musi być? Tak powiedziałeś, czy to tak się skończy, czy coś takiego? Dziwiło mnie, że... Ja chciałem tego do rozwodu i płakałem. No. Sędzia patrzyła takie oczy, te panie patrzyła, też. Patrzyła na mnie. Co się dzieje? Jeszcze mało tego, jeszcze najpierw mnie spytała, nie? Czy pani chce rozwodu? A ja powiedziałam tak. A Robert tak spojrzał na mnie, bo myślał chyba, że powiem nie. Albo że po prostu, bo wiadomo, to pierwsza sprawa, bo nie? Żona mówiła wcześniej, że po prostu mi rozwodu nie da. A on mówi tak. No to ojej. To się zmieniło wszystko. Wszystko się dogadujemy, wszystko opisane, alimenty będą, będzie tutaj, wszystko. Szybka sprawa i Robert zaczyna płakać. I pani, że będzie miał kontakt z dziećmi, Robert zaczął się też przestraszył, że ale przecież teraz kontakt z dziećmi jaki, a pani sędzina wszystko mu wytłumaczyła. No, się uspokoił trochę, ale generalnie płakał. No. Ja byłam bardzo zdziwiona i zszokowana, bo ja już chciałam sobie życie układać, tak? Ja już zaczęłam sobie życie układać na nowo. No po prostu... No już teraz Robert, no, że tak powiem tak, no nie jest mi potrzebny w pewnym momencie, tak? No ja sobie dam radę już, nie? I będę już tyle ogarnęłam przez te prawie, no ponad 2 lata, że damy radę, tak? Z dziewczynami tutaj, z tą młodszą córką, no starsza wiadomo, że już też sobie dawała radę bardzo dobrze. Bo Robert się dowiedział, że ja się zaczęłam z kimś spotykać. I w pewnym momencie, no zrozumiałam, tak? No rzeczywiście, no zupełnie inna osoba, no można się zauroczyć, zakochać nawet, jak się człowiek bardziej otworzy, bo to jest moment, ale stwierdziłam, że nie, że to nie to. Poniekąd zrozumiałam go, że może tak być, że mogłam też, że tak powiem, popłynąć, tak? Bo osoba też tamta była po rozwodzie i to też 2 światy znowu i rodzina patchworkowa, że tak powiem, w ogóle nie wchodziła w rachubę, bo ja w ogóle sobie tego nie wyobrażałam, jak to będzie miało wyglądać, także mówię, nie, ja się do tego nie nadaję. Widzę, że można spróbować i rzeczywiście mogłoby być przez jakiś czas może nawet fajnie i miło, ale to nie jest warte. Lepiej być samemu po prostu, nie? Ja
ja, można powiedzieć, zrezygnowałem z Boga. Się pogniewałem na Niego po prostu, nie? Ale mimo to, że bluźniły mu po prostu, on nigdy ze mnie nie zrezygnował. Przez cały czas miałem uczucie takiego napominania w sercu, że co ty robisz, Robert, nie? Dlaczego tak się zachowujesz? Przecież ty jesteś inny. Przez cały czas wiedziałem, że popełniłem jakąś totalną gafę i ja czułem się strasznie zdołowany tym, co zrobiłem. Że muszę to zmienić, po prostu, że ja muszę to odkręcić, nie? No i w każdym razie, no i po prostu ukorzyłem się przed Bogiem, powiedziałem, no, moja wina, przepraszam, zbłądziłem, ale nie chcę dalej żyć bez mojej rodziny, nie? No i powiedziałem po prostu definitywnie, że to nie ma sensu. Ja będę wracał do rodziny, bo tam jest jednak moje serce i po prostu chcę z nimi być, nie? Chcę to naprawić, jeśli da się, to po prostu chcę to zrobić i to zrobiłem, nie? Ale no wiadomo, że no zdrada to jest naprawdę no bardzo ciężki. No nigdy nie myślałam, że mnie to spotka, mówię. Nigdy nie słyszałam, żeby kogoś to spotkało i nie wiedziałam, jak sobie z tym radzić. Nie mam pojęcia, jak to będzie. Kwestia przebaczenia, wspólnego życia. Czy znowu nie będzie nóż w serce, że tak powiem, nie? Bo po raz kolejny nie wiem, jak to przeżyję. Muszę zobaczyć, że naprawdę się zmienia, że jego serce się zmieniło. I, no i że tamto już w końcu się skończyło, tak, po tyle, bo to prawie 3 lata. No, to nie jest tak sobie, to nie jest 3 miesiące, to nie jest 3 tygodnie, tylko to są prawie 3 lata. Powrót o tyle był ciężki, nie ze względu na tamtą osobę, tylko o te wszystkie zranienia. Nie wiedziałem sobie, jak z tym poradzić, po prostu jak mam rozmawiać z dziećmi też, nie? No i przede wszystkim z żoną, nie? Jak mam to wszystko naprawić, no, bo to nie jest takie proste. Co było te przełomy? Przełomowego, że wiedziałam, że już wszystko tam jest na pewno zamknięte i że wróci do domu i spróbujemy, że dam mu szansę, że pojawiła się ta jakby taka iskierka, to co było kiedyś, on też taki dawał mi takie oznaki, stał się taki bardziej czuły, no inaczej, po prostu ja sobie przypominałam, jak to było właściwie prawie 20 lat wcześniej, no przesadzam, no można nalić 15, no zupełnie na początku, ale no zupełnie inna, widziałam w nim zmianę, no nie był łatwy ten pierwszy rok, bo tak można powiedzieć, że taki pierwszy rok, nie, ale pomogło nam bardzo, bo razem więcej czasu spędzaliśmy, dziewczyny już były starsze, wiadomo, że one tam już swoje życie, szczególnie starsza córka, a my mieliśmy tego czasu więcej dla siebie, dużo spędzaliśmy czasu razem, i się okazało, że jestem w ciąży. Kolejny cud się zdarzył. Cud miłości i cud, owoc tej miłości jest. No i jeszcze raz po prostu wzięliśmy ślub. Także 25-lecie byśmy mieli, a w sumie mamy no, takie dwulecie, jakby mieliśmy teraz w sierpniu. Tak. Córki były bardzo szczęśliwe. Tym bardziej, że już no, na świecie była już trzecia córka, tak? No to takie było jakby zapieczętowanie tego wszystkiego, tak? Dziecko na nowo właśnie, ślub, jesteśmy małżeństwem, także wszystko w papierach, wszystko tutaj, że tak powiem, normalnie, tak jak powinno być, tak? No. A jak myślisz, jak ta historia, jaki ma wpływ na ciebie, na twoje myślenie? Z tego patrzenia na to wszystko, co się działo, z tych doświadczeń, niekoniecznie łatwo jest mi na przykład podjąć decyzję, że chcę z kimś być do końca życia. Że ktoś mnie nie zdradzi, że będę mogła tak zaufać komuś i zaufać też Panu Bogu, że to wszystko dobrze poprowadzi, bo niestety mam dużo takich, bardzo dużo często ciemnych myśli i mam taką tendencję też, żeby skupiać się na tym, co jest złe, a nie to jest dobre. I to już widzę w moim życiu, że duży plon zbiera. Niestety. Marzę sobie, żeby rodzice się już nie kłócili, nie rozeszli się już nigdy, żeby otwarcie w końcu rozmawiali o swoich uczuciach, o tym, co ich boli, a z czego się cieszą, żeby się więcej przytulali
i żeby więcej mimo tej kolejnej siostry, mimo kilku prac i tak dalej, żeby dalej znaleźli dla siebie czas, bo to jest takie ważne, żeby dalej byli małżeństwem przede wszystkim.